organizatorzy strumieńskiego Betlejem przecierali w minioną niedzielę oczy ze zdumienia. Takiej ilości zwiedzających tutaj jeszcze nie było. Mimo chłodu i kilkugodzinnego oczekiwania w strumieniu zjawiły się tłumy. Co tak przyciąga? Betlejemska szopka pachnąca sianem, zwierzęta, a szczególnie wielbłąd Czesio, który cieszy się wielką popularnością. Jak myślisz, Czesiu, dlaczego tutaj jest tyle ludzi? Wy się tutaj opiekujecie całą tą szopką. Takie tłumy też były w zeszłym roku? No powiedzmy, że tak, ale jak widać tego roku jest ich więcej, ponieważ ludzie się dowiadują po prostu, że takie coś jest w strumieniu i chcą to zobaczyć. Święta spędzacie w strumieńskim Betlejem, a nie w domu. No tak czasem jest, ale tutaj się bardzo miło spędza czas moim zdaniem, bo tu jest naprawdę co zwiedzać i też różnych ciekawych rzeczy się tutaj dowiadujemy. Co jest w tym strumieńskim Betlejem takiego niesamowitego? No jak widać, no zwierzęta, no nie tylko, widać, że jest tu po prostu no super. Moim zdaniem coś jakbym, takiego? Nie wiem, gdzieś była z daleka, to mi tak tu przyjechała, bo by mnie, takie coś mnie po prostu ciekawi. I choć wielbłąd nie bardzo zdaje sobie sprawy ze swojej popularności, to jednak ustawieni w kolejce zwiedzający wiedzą, dlaczego warto tutaj przyjechać. A tobie się podoba, Czesio? Bardzo. Warto stać? Ile pan stał i czekał? No nie wiem, jak uważać, godzinę? Ponad godzinę, z półtorej godziny. Co to jest takiego niesamowitego, że tyle warto stać? Wielbłąd, różne zwierzęta. Około godziny. Warto tak długo czekać? Warto, warto. Jak się napracowali, to trzeba ich też docenić za to, że ktoś przyszedł na taki pomysł, żeby dzieciom pokazać te zwierzątka. Niestety u nas ludzi teraz jest coraz mniej na Śląsku. To chyba już z godzinkę. Warto tak czekać? No, oczywiście co roku przyjeżdżamy tutaj. Wielbłądy, lamy jeszcze. A warto czekać w kolejce? Warto, nie widzieliśmy jeszcze, ale warto. I będziecie stać, nawet godzinę? Nawet godzinę. A co tam chcesz zobaczyć w tej stojance? No, chcę zobaczyć dzieciątko, Maryję, Józefa i Anioł, po prostu wszystko. Myślę, że warto. Naprawdę jest bardzo ciekawe, żywe zwierzęta. Jest okazja zobaczyć wielbłąda, sawenki, a tego na co dzień nie ma. Ile czekaliście, żeby się tu w ogóle dostać? Oj, 2 godziny. Długo tak się czekało, nie wiem dokładnie ile. W długiej kolejce stali mieszkańcy powiatu cieszyńskiego i ci, którzy pokonali kilkadziesiąt kilometrów, aby przyjechać do niezwykłego Betlejem. Takiej popularności strumieńskiego Betlejem nie spodziewał się twórca, ksiądz Paweł Chubczak. To znaczy bezpośrednio ile dzisiaj? To nie wiem, ale tak sobie obliczyłem, że w przeciągu tych 3 dni około 40 tysięcy ludzi. Czyli na dzisiaj wypada nam około 15 tysięcy. To dużo? Spodziewał się ksiądz, że będzie tyle odwiedzających? Nierealne i niemożliwe. Niemożliwe, nie wierzyłem. Co do tego Betlejem tak przyciąga? Klimat tych dni. Ufam, że coś więcej niż tylko otoczenie zwierząt. Ufam, że swoista katecheza, którą rodzice przekażą tutaj swoim dzieciom. Ufam odrobina modlitwy, także w sanktuarium świętej Barbary. Za rok trzeba będzie pewnie poszerzyć to Betlejem. Poszerzyć łatwo powiedzieć, ale i łatwo zrobić. To jest możliwe i to jest realne. Mamy tylu ludzi wspaniałych. Dlatego zobaczymy. Nie mówię nic za dużo, bo boję się obiecywać. Na razie przerosło trochę oczekiwania. Tak, na pewno. Strumieński Betlejem można zwiedzać do 17 stycznia, codziennie od 8 do 21. Dorota Kochman, portal OX.pl.